Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałam Wam nagrać taki bardzo szybki filmik i pokazać Wam, jak z samego bronzera możemy sobie pomalować oczko, samym bronzerem, przepraszam, i na przykład rozświetlaczem, paletką rozświetlającą, co macie, po prostu pod ręką, dlatego, żeby to był szybki filmik, mam już twarz pomalowaną, co prawda od rana, ale się trzyma. Pokrótce tylko powiem, co mam w ogóle na twarzy. Na twarzy mam dzisiaj podkład od Yandy. Magiczny make-up, dobrze kryjący, kolor trójka, beżowy. Tam nie ma w sumie bardzo dużego wyboru, jeśli chodzi o kolor, bo jest piątka naturalny. I jedynka to jest jasny beż, no bo te kolory aktualnie mam. No i z tego podkładu są czyster, jest zielony, to jest bardziej matujący. I jeszcze jest czarny, to jest taki niby jeszcze lepiej kryjący niż ten. Więc to mam na sobie. Przepudrowałam to sobie pudrem transparentnym, białym. Z firmy Han, nigdy nie wiem, jak to się mówi w sumie, tak, tym. Użyłam sobie paletki właśnie z bronzerami od Golden Rose, co prawda ona już została po przeżyciach, ale jest fajno. I rozświetlaczy też z paletki firmy Golden Rose. I tymi paletkami otóż chciałabym dzisiaj stworzyć makijaż oczu na szybko, a więc biorę się do działania, dziewczyny. Wiadomo, że to może być bronzer, jaki posiadacie, jaki macie, tak? To nie musi być akurat ten. Ja po prostu wziąłam ten, bo kolorystycznie on mi się bardzo podoba. Pędzelki mam dwa. Jeden mam ten biedronkowy, co kiedyś robiłam filmik o nim. Nikue firma. I mam E05 z Hebe. I tym rozprowadzę kolor brązowy, a tym rozświetlaczę, dziewczyny. No to jedziemy. Biorę sobie ten najciemniejszy, bo są, jest ciemny, średni i jasny. Ja sobie będę patrzeć, dziewczyny, tu w lusterko posiłkować się. Mam nadzieję, że nic Wam nie przysłonie. Ja sobie to robię tak, że nie będę jechać zamykać oko i będę jechać cały kącik, tylko na takim półotwartym raz zamkniętym, bardziej się starać na załamaniu, o, zaznaczyć sobie najpierw troszkę. Widzicie? Troszeczkę, niedużo. Nie chcę, żeby ten makijaż był mocny. Chcę taki, żeby był on na co dzień, tak o, do wyjścia. Akurat w tej sytuacji to z psem, ewentualnie do sklepu z maseczką, więc uważajcie na usta. Ale już za niedługo wrócimy do normalnego, że tak powiem, życia. No i taki makijażek może nam się przydać, chociażby na co dzień do pracy. I delikatnie sobie tu robię ten tą powiekę z zewnątrz, z tym załamaniem, delikatnie przyciągając to do środka. Ale tak jak mówię, no niedużo, chyba że chcecie, no to co innego. Ja sobie nie chcę tego tak mocno robić, no bo zazwyczaj już się mocno maluję tak cieniami, więc... O, jak się ładnie odbija moje brudne lusterko. Mi na przykład taki efekt już... Widzicie, dziewczyny, wystarczy. O kurde, już wygląda, jakby było otwarte bardziej, nie? Delikatnie od dołu sobie to też zrobię. Nie za dużo. Tak. I z drugiej strony powtarzam to samo, dziewczyny. Najlepiej sobie właśnie najpierw zrobić na otwartym oczku takie załamanie, zaznaczyć i dopiero wtedy, że tak powiem, jechać. Przepraszam Was bardzo, tym cieniem. Dzisiaj bez muzyki, wyjątkowo. Dziewczynki, krótki filmik, cyk, pyk. Mówię, zawsze takie dłuższe filmiki, to trwa i trwa, nie? A dzisiaj nie, dzisiaj króciutko, szybciutko. Do sklepu makijaż w sam raz. Na, 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 na. No i od dołu powtarzam ten sam ruch. O. Możecie sobie nawet od dołu delikatnie przyciemnić to kolorem czarnym. Prawda?
Kwestia, kto jak lubi. Tak jak mówię, ja chcę pokazać makijaż na szybko i użyć tylko ewidentnie tego bronzera tutaj i paletki właśnie rozświetlaczy. To nie musi być paletka rozświetlaczy, to może być jakiś inny pojedynczy rozświetlacz. Ja użyję sobie dzisiaj koloru złotego. On ma takie drobinki w sobie, więc on bardzo fajnie będzie wyglądał na tej powiece. Mam tu dziewczyny. O. I sobie takimi ruchami kolistymi dodaję tego rozświetlacza. Widzicie już coś? I sobie delikatnie tu od środka też to robię. O, może tak dam, dziewczyny. Ja sobie muszę dołożyć, bo mi się musi świecić powieka. Ja lubię. Ja lubię, jak mi się świeci i koniec, kropka. I dziewczynki, drugie oczko na tej samej zasadzie. Cyk, pyk. Od środka, od dołu też. Zawsze jak sobie za daleko gdzieś tam przejedziecie tym rozświetlaczem dalej, to możecie sobie przecież dołożyć tego bronzera później, prawda? Jeszcze poprawić. I tak też zrobię w tym, że tak powiem, przypadku. Ojej, zrzuciłabym sobie lustro. 7 lat nieszczęścia, dziewczyny. O ile ktoś w to wierzy. Jedni wierzą, drudzy nie. I delikatnie sobie tylko dokładam tego bronzera. O, cyk, pyk. Dobra. Mam czerwony nos, dziewczyna, ale noszę okulary, jak wiecie. Ściera mi się podkład, a druga rzecz, tu w ogóle mam, to i tak się dziwię, że ten makijaż od samego rana wytrzymał. Mamy godzinę, która jest godzina już? 17:20. Po tej maseczce, co nosiłam, to i tak wyglądam dobrze. Dobra, dziewczyny, przetuszuję sobie troszeczkę rzęsy i będę gotowa. Widzicie, jak szybko? Ile mamy? 7 minut. W 10 minut może się wyrobię całkowicie. Jeszcze sobie tam gdzieś. O. Wiadomo, jak się gdzieś tam świecicie, poprawiacie, to możecie sobie bibułką poprawić twarzyczką. Kwestia, czy się gdzieś wybieracie. Ja już w sumie chyba dzisiaj nigdzie nie wybieram, oprócz z psem pod blok na spacer. Dodałam na moją stronkę na Facebooku zdjęcie. No nie umiałam się powstrzymać, musiałam. Dziewczyny, byłam się u znajomej Różyczki, którą serdecznie pozdrawiam. Dała mi w prezencie błyszczyk. Taki świecący, nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Z Avonu. Co tu pisze? Nourishing. Nourishing. Jakoś tak. Coś takiego. Ale nałożyłam sobie najpierw taką szmineczkę pudrową. W takim kolorku. Powiem wam, byłam tak po prostu zakochana. Musiałam dodać te zdjęcia. No musiałam. O. Sorry, że szczelam takie miny, jak tuszuję rzęsy, ale no nie umiem inaczej, choćbym chciała. Chcę sobie je troszkę, o, mocniej przetuszać. Dobra, styknie nie za dużo. Tu się gdzieś troszkę ucieprałam, wezmę sobie mój patyczek i sobie to delikatnie przeczyszczę. Dobra, dziewczyny, nie jest to jakiś, wiadomo, makijaż efektowny i tak dalej, ale wygląda to tak, prezentuje się to tak. No mam nadzieję, że taki szybki makijażek wam się podoba. Samym bronzerem, samym rozświetlaczem można zadziałać cuda, moim zdaniem, w mojej opinii. Ja jestem zadowolona z takiego efektu na co dzień i powiem szczerze, że to jest bardzo mega wygoda, jeżeli nie mamy żadnych paletek, żadnych cieni, nie chcemy nigdy kupować i raczej jesteśmy zwolenniczkami. Ja mam te paletki, bo lubię, kocham, ale powiem wam, że weszło mi w gust teraz taki makijaż i na pewno częściej będę go wykonywać, ale na szybko jeszcze chciałam wam pokazać szmineczkę właśnie z Avonu. Kolor Red 2000. Taka. Jeszcze jej dzisiaj właśnie wypróbowałam i wypróbuję ją razem z wami, więc malujemy. Ale zanim pomaluję sorki, dziewczyny, poprawię sobie troszkę rozświetlacza tu, bo ta maska to mi po prostu
żeby mi się tu troszkę, o, świeciło. Dobra, uliczki mi się świecą, dobra jest. Jedziemy. Czerwony kolor. Powiem wam, boski. Naprawdę jest mega. Podoba mi się. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo ściągłam. Malowałam zwykłym lakierem. Nie ma źle. Dziewczyny, i teraz na to, czy poczekam sekundę, aż mi się to wchłonie. Tak się prezentuje sama szminka. Teraz dodam na to ten magiczny błyszczek. On ma takie drobinki w sobie. No co prawda uciepra mi się trochę pędzelek, ale to jest dla mnie mało ważne. Liczy się efekt. Czy wy to widzicie? Ale pięknie odbija światło. Bo po prostu jestem zakochana. Dziewczyny, polecam wam serdecznie ten błyszczek. Naprawdę jest fajny i jak na niby zwykły błyszczek. No cud miód. Ale najbardziej jest to fajne, że on dopasowuje się do każdej, można powiedzieć, szminki, do każdego koloru. Nadaje takiego błysku. No kwestia, czy ktoś lubi błysk. Ja raz maluję się matami, raz bardziej błyszczący, ale tu to jest dla mnie rewelacja. Szminka, jeśli chodzi o kolor, mega fajna, jest taka typowo czerwona. Oczywiście już co zęby ubrudziłam. Starą. No, ale fajnie. Cieszę się, że mogłam wam pokazać ten filmik. Szybki taki makijażyk, mamy 12 minut. Dojedziemy do 13 i rozłączamy się. Dziewczyny, lajkujcie, komentujcie, dajcie znać, czy wam się podobało. W najbliższym czasie mam zamiar nagrać filmik, w ogóle cały makijaż krok po kroku, tylko kosmetykami firmy Avon. Tak sobie zaplanowałam i tak to zrobię. Najpierw sobie muszę dokładnie przejrzeć katalogi, przejrzeć czym bym chciała się pomalować, że tak powiem, co użyć do tego filmiku. I następny filmik powstaje z firmą Avon. Zapraszam was serdecznie. Pa!